28 lipca w Kołaczycach na drodze krajowej nr 73 doszło do tragicznego w skutkach zderzenia Skody Octavii. Wypadek zdarzył się około godziny 7 rano. Jak wstępnie ustalono, kierowca samochodu osobowego jadący od strony Dębicy zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z tirem. Samochodem osobowym podróżowało 4 mężczyzn. 3 z nich poniosło śmierć na miejscu. 4 mężczyznę, który przeżył wypadek, przetransportowano do szpitala, podobnie jak kierowcę tira. W wyniku wypadku został zablokowany odcinek drogi krajowej. Po zakończeniu oględzin przez policyjnych techników oraz prokuratora rozpoczęto udrażnianie trasy. Jezdnię blokowała naczepa tira, którego kabina znalazła się poza drogą. Aby usunąć naczepę, konieczne okazało się jej rozładowanie oraz użycie specjalnego podnośnika.